Cześć wszystkim, witam Was na kanale Detektyw Radzi, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czego detektyw dla Was nie zrobi i czy na pewno. Dlatego zapraszam. Dzisiejszy odcinek powstaje na podstawie pewnego artykułu, który znalazłem w internecie. Tych artykułów w sumie jest kilka tak naprawdę, czy kilkanaście wręcz. I to są różnego rodzaju spekulacje, czy można, czy nie można i tak dalej. Chodzi o to, co detektyw może, a czego nie. Co może, jest to bardzo krótkie, zwięzłe. Może wykonywać obserwacje, może nagrywać, może robić zdjęcia. Pozyskiwać informacje bez zgody osób czy firm, których dane się dotyczą. To też jest spekulacja tak naprawdę, jak te dane może pozyskiwać. No bo pozyskanie danych może występować w różnych formach. I dlatego chciałem się odnieść do tego artykułu, który zobaczyłem w internecie i powiem tak, że zgadzam się, no nawet nie wiem czy pół na pół, ale co do pewnej rzeczy zgadzam się, że nie wolno tego robić i nie ma takiej opcji, a no bo jest to niezgodne z prawem i ja nie znam osoby, które by to wykonały, ale są rzeczy, do których oczywiście nie, do których się po prostu nie zgodzę, no bo legalność tych rzeczy jest niepodważalna, ale w inny sposób nie można pozyskać pewnych materiałów, informacji, danych, wskazówek i tak dalej, żeby móc wykonywać dalszą część działań. Jeżeli zleceniodawca czegoś nie wie i, no i po prostu nie jest w stanie Wam przedstawić tych informacji, no to Wy te informacje musicie, czy Wy, detektywi, tak, których wynajmujecie, powinni te informacje pozyskać, no niestety, ale w sposób nielegalny. I oczywiście pamiętając o tym, że te informacje nie mogą być nadane w raporcie jako rzecz nabyta niby w sposób legalny. No po prostu nie można tych informacji dać w raporcie, który potem pójdzie do sądu, tak? Bo mówmy się, coś, co jest pozyskiwane nielegalne, nielegalny sposób, to no, samo za siebie już mówi, tak? Ale nie da się wykonać w większości spraw bez jednak przekroczenia tej bariery, tej granicy prawnej. I ta długoletnia już jednak działalność pokazała mi, że po prostu nie da się tego wykonać nieraz w inny sposób, nieraz. Często nie da się tego po prostu wykonać. Można spekulować co do pewnych rzeczy, ale to za chwilę, bo chciałbym omówić punkt po punkcie. Ja na przykład czytam ten artykuł i widzę tak, pozyskanie danych z policyjnych systemów. Okej, zgodzę się z tym, że jeżeli chodzi o systemy policyjne, to nie jest tak, jak było to w latach 80., 90., gdzie można było mieć jakiegoś zaprzyjaźnionego wujka i tak dalej w policji, czy po prostu jakiegoś kumpla, sąsiada i ten. I można było wyciągnąć sobie, poprosić go za dobrą flaszkę tak zwaną, o pewne dane. Teraz, w tym momencie, każdy policjant musi podać przyczynę, musi wykazać, że on dokonuje sprawdzenia jakiejś osoby, tablic rejestracyjnych. Owszem, to wyjdzie prędzej czy później i tu się z tym, powiedzmy, zgodzę. Pozyskanie danych z policyjnych systemów jest praktycznie niemożliwe. Jest praktycznie niemożliwe, dlatego że każdy policjant obawia się o swoją pracę. I to nawet nie chodzi o to, że wpłyniecie źle, negatywnie na działania, które macie do wykonania i na klienta. To po prostu te informacje, pozyskiwanie informacji z systemów policyjnych są niemożliwe. I tyle. To się zmieniło od niedawnego czasu i koniec, kropka. Tego się nie da pozyskać, ale no widzę pewne systemy, które tu są wpisane, jakiś CEPiK. No, umówmy się, że jeśli macie dobrego informatora, który na przykład ma możliwości dojścia do takiego CEPiKu, to może Wam takie informacje wydać, nic na papier, możecie zrobić sobie zdjęcie na przykład z ekranu jego, ekranu tych danych osoby, tablic, tak naprawdę samochodu, no bo chodzi o auto akurat tutaj. Ale jest też jeden problem, dlatego że trzeba wykonać jakiś minimalny przegląd tegoże samochodu sprawdzonego. No i tu jest pytanie. To też jest pytanie, które zależy od sytuacji, jaka jest w zleceniu. Są pewne odstępstwa. Nie zgodzę się po prostu z tym, że tutaj nie ma totalnie możliwości. Są, ale trzeba to zrobić, naprawdę trzeba to zrobić z głową. Tak jak zresztą autor tekstu opisuje na sam koniec, łącząc wszystkie punkty, że można wykonać rzeczy legalnie,
tylko w wyspecjalizowany sposób i tak dalej. No okej, jeśli ktoś uważa, że stojąc kilkanaście godzin w jednym miejscu i to jeszcze jakimś przepałowym miejscu, twierdzi, że to są jego wyspecjalizowane działania, to życzę mu powodzenia. Na przykład widzę inną specjalizację, żeby mieć informatorów, którzy są opłacani normalnie, tak, a nie tylko, że za tabliczkę czekolady działają. Także jakieś systemy tutaj policyjne nie, ale CEPiKi na przykład to tak. To tutaj się zgodzę, że to można, to nie jest legalne, ale można. Jeżeli chodzi o system typowo policyjny, nie da się, nie ma takiej możliwości i koniec, kropka, dalej. Sprawdzenie stanu konta. Można sprawdzić stan konta. Nie jest to tak, że jak sprawdzicie stan konta, to jest od razu nielegalna rzecz. Dla własnej świadomości, informacji i tak dalej, i to, żeby ruszyć temat w dalszym postępowaniu, można ten stan konta sprawdzić. Nie zgodzę się z tym, że tego typu działania od razu wpływają negatywnie na klienta i na zlecenie. Ba, to może wpłynąć bardzo pozytywnie na zlecenie, jeśli ten materiał zostanie pozyskany w odpowiedni sposób, no ale to też w zasadzie trzeba mieć informatorów do tego. Jeśli macie informatorów, to pewnie, że detektywi, jeśli mają informatorów, to są na pewno w stanie to zrobić. Nie mówię tu o jakichś super ekstremalnych rzeczach, żeby włamywać się na konta i tak dalej. Jest jeden sposób, którym można bardzo szybko dowiedzieć się o stanie konta, o ruchach wszystkich na koncie. Zresztą troszeczkę o tym powiedziałem w innym odcinku, na podstawie czego można by o takich rzeczach się dowiedzieć. No ale to ewentualnie możecie sobie zajrzeć do odcinka, który macie u góry. Kolejną rzeczą byłoby rozpoczęcie współpracy bez umowy. Rzecz oczywista, nie podlega żadnej dyskusji, że rozpoczęcie współpracy bez umowy jest czymś, co jest czymś nielegalnym, no powiedzmy zgodnie z prawem jest czymś nielegalnym. Inaczej, jeżeli ktoś chce porady, tak, no to na to niekoniecznie trzeba pisać umowę, tak. Ogólnie, jeżeli chodzi o duże działania, o normalne działania już za naprawdę spore pieniądze, te umowy moim zdaniem powinny być podpisywane oczywiście i jak najbardziej dla potrzeb klienta faktura powinna być wystawiona przez biuro detektywistyczne. Dalej, założenie GPS-u w samochodzie. Temat niesamowicie dla mnie niepojęty i tak naprawdę te nielegalne działania związane z założeniem GPS-u mają też odstępstwa, że mogą, jak to zrobić, żeby to było legalne? No oczywiście, detektyw może się zabezpieczyć w takiej formie, że wynajmie ten sprzęt zleceniodawcy, tak? Podpisuje umowę najmu na dany sprzęt, na dany na przykład GPS, lokalizator i tak dalej, i tak dalej. I klient wtedy sam sobie go tam montuje, gdzie chce, tak? Do samochodu, żony, męża, obojętnie, tak? Gdzie już tam dusza zapragnie. I oczywiście taki detektyw pisze dodatkowo w tej umowie najmu, że detektyw nie odpowiada za to, jak sprzęt jest wykorzystywany przez zleceniodawcę, do jakich celów i tak dalej. No i to jest forma zabezpieczenia oczywiście, ale zabezpiecza się detektyw, a nie zabezpiecza się klienta tak naprawdę. Są też inne formy ewentualnie lokalizatorów, które mogą nie być tak łatwo wykrywane, tak, zauważone i tak dalej. Więc zastosowanie GPS-ów moim zdaniem jest nieodłącznym elementem prowadzenia działań obserwacyjno-terenowych. Po prostu prowadząc działania detektyw tak naprawdę często posiłkuje się GPS-em, bo wystarczą głupie światła, które gdzieś na przykład wasz figurant przejedzie, czy detektywa figurant przejedzie przez światło, uda mu się, a was zablokuje jakiś inny kierowca i stanie na światłach i nie będzie miał możliwości przejazdu, to bez takiego sprzętu ja uważam, że dalsza obserwacja nie to, że nie ma sensu, bo też nie ma sensu odpuszczania tego i jak ktoś jest uparty i chce na przykład sprawdzić, bo ma też jakieś dobre rozpoznanie terenu, może wiedzieć, gdzie pojechał ewentualnie, tak, i wtedy trzeba sprawdzić te miejsca. No ale to też są sytuacje, które mogą spowodować takie światła i nie tylko, no, które mogą spowodować, że detektyw straci z oczu tego figuranta, no i na ten dzień może obserwacja się nawet zakończyć, tak? Więc ja uważam, że GPS jest nieodłącznym elementem i takim wręcz mega przyjacielem detektywa, który zawsze jest u niego w kieszeni czy jakiejś tam odpowiedniej saszetce, gdzie jest zawsze gotowy do użycia wręcz. To musi być zamontowane szybko, sprawnie i potem, żeby też sprawnie było zdjęte i w sposób niezauważony przez tą osobę, która jest obserwowana. To są już takie moje metodyki, idziemy metodyki, nie chodzi mi o to, chodzi mi o sam treść tego tekstu, że oczywiście tutaj są wrzucone ustawy, dzienniki, okej.
jeśli samochód, bezsensem dla mnie jest to, że jeśli samochód, na przykład tak jak tu jest napisane, że istnieje jednak tego wyjątek, prywatny detektyw może zainstalować urządzenie GPS w samochodzie należącym do swojego klienta za jego pisemną zgodą. Okej. Nie wiem, czy tu chodziło o to, że jeśli zleca mi jakaś pani na przykład działania i ja je montuję w samochodzie, no chyba, że z tego auta korzysta też mąż, który jest obserwowany, no to wtedy okej. Bo to tak trochę dziwnie opisane jest, jakby można było zamontować w samochodzie naszego klienta. Po co nam to? Jeśli przychodzi klientka i chce obserwacji męża, są w związku małżeńskim, mają wspólnotę i auta, wszystkie, które mają, są wspólne, ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby na którymkolwiek samochodzie zamontować. Oczywiście samochody, które są na przykład męża, ale są z firmy, no to jest szeroki temat i to nie jest temat totalnie na odcinki. To jest coś, co jest omawiane tylko i wyłącznie w czteroczy z klientem, no ale możecie domyślać, o co mi chodzi. Tak czy owak, ja nie widzę przeciwwskazań w tym, aby montować GPS, tylko żeby to można było wykorzystać ten materiał z GPS-a, żeby to działało skutecznie i legalnie w trakcie działań, to tylko musi być dla oczu detektywa i zleceniodawcy i koniec, kropka. Wtedy to można wykorzystywać. To, że to jest ogólnie nielegalne i nie można tego dawać, to wiadomo, więc to jest cały czas pisane o tym, były różne wyroki dla detektywów i prywatnie dla osób, które podejmowały się same takich działań, ale były te wyroki zarówno no, niedobre, takie negatywne, ale też były wyroki, które po prostu były umarzane, tak? I to jest taka dziwna rozbieżność. No, niby są przepisy jedne, a wyniki tych spraw, wyniki tych spraw sądowych są różne. Także co do tych GPS-ów, ja uznaję, że GPS, i tu się zatrzymałem bardziej na tym punkcie, dlatego że GPS uznaje, że to jest rzecz, która jest nieodłączna, to jest przedmiot, urządzenie, sposób nieodłączny działań detektywa. I tego się będę trzymał cały czas. Przejdźmy dalej. Podsłuchiwanie osób. Temat również bardzo szeroki. Podsłuchiwanie osób. Oczywiście jest to nielegalne, ale jeśli chcieć wykorzystywać pewne urządzenia, programy do celów podsłuchowych, wydobycia informacji, to mówimy tutaj podsłuchiwanie, bo też tam będzie punkt oczywiście o hakowaniu komputera. Połączymy sobie te dwa punkty, bo najczęściej idzie to w parze. Jednak jeśli detektyw powie Wam, że może to wykonać, no to zazwyczaj to wykona. Zgodzę się z tym, że to jest nielegalne, ale można dzięki temu pozyskać tyle informacji, które będą wskazywały na jakieś miejsca spotkań, z kim nasz dany figurant się chce spotkać, kim ta osoba jest. Buduje się cała baza możliwości w wykazaniu i w ogóle przejrzeniu mega gamy informacji, tak? Pozyskaniu tej gamy informacji, to żeby nam dało to rozpęd na dalsze możliwości, bo samym siedzeniem w samochodzie i obserwacją, no niestety, wybaczcie, ale nie pozyskacie gamy informacji, tylko tyle, że będziecie wiedzieli, gdzie się przemieszczało, ile się go nie zgubi, tak? No bo przecież nie używając GPS-a, no to życzę powodzenia, tym bardziej w mieście, którego nie znacie, życzę powodzenia za śledzeniem figuranta, tym bardziej, jeżeli figurant jeździ na przykład jako szołom jakiś tak i naprawdę jeździ bardzo sprytnie, bo zna miasto jak własną kieszeń, to życzę powodzenia w tym, aby udało się ustalić to jak najszybciej. No ale ja mam inne zdanie, jeżeli chodzi o podsłuchy czy hakowanie komputera, na pewno się to da zrobić, bo ja uważam, że nie ma rzeczy, których się nie da zrobić. Wszystko zależy od portfela klienta. To jest największy mankament niestety, ale podsłuchiwanie osób i zhakowanie komputera są bardzo proste sposoby na to. Oczywiście tylko po to, żeby pozyskać te informacje na dalszy rozwój działań już w sposób legalny, czyli taki zgodny z ustawą detektywistyczną. Ale nie to, że to nielegalne, to tego nie ruszamy, tego nie robimy i nie. Bo patrząc na te punkty, które tutaj są w artykule napisane, to w zasadzie moglibyśmy siedzieć w samochodzie tylko i wyłącznie z kamerą, z aparatem i czekać. No ale niestety
to nie przynosi rezultatów. Naprawdę nie przynosi to rezultatów. To są jakieś mega sporadyczne, gdzie klient ma pełną gamę informacji i po prostu nie ma potrzeby używania jakiegoś sprzętu już tam z wyższej półki do jakichś wyspecjalizowanych wręcz celów, że tak to już powiem. To wtedy może się nadarzyć tak, mi się zdarzyły takie 3-4 sytuacje, gdzie pojechałem i w pierwszy dzień był materiał, bo klient miał taką gamę informacyjną, gdzie, z kim, co, jak, i tylko chodziło o samo podjechanie, zrobienie po prostu materiału, bo nie miał możliwości, bo na przykład z dzieckiem miałem siedział i nie mógł się z tym dzieckiem wybrać, tak, na taką przejażdżkę i na taką tam jakby nie było kilkugodzinną obserwację. To wtedy tak, ale to jest jakiś tam ułam, to jest jakiś tam minimalny procent ze 100% przypadków, więc jeżeli chodzi o podsłuch i hakowanie komputera, temat jest tylko i wyłącznie bezpośrednio do umówienia z klientem. Da się to zrobić, tak da się to zrobić, żeby mieć ten materiał dalszy w sposób zebrany już legalny, więc też nie uważam, żeby to po prostu od razu wykreślać, tak, że tego nie można zrobić. Wylegitymowanie osoby. No nie, tego nie. Bynajmniej tego nie. Do tego nie mamy uprawnień. Poza tym ja nigdy nie miałem na przykład potrzeby wylegitymowania kogoś tak naprawdę. Także to nie. Pomoc w odbiciu dziecka? Nie. Nie, nigdy. To jest coś, z czym się zgadzam. Tematu w ogóle nawet nie poruszam. Pomoc w odbiciu dziecka sama za siebie mówi, czy jesteśmy, i to trzeba zadać sobie pytanie, czy jestem detektywem, czy jestem bandytą, który w tym momencie pomoże w przestępstwie, tak, albo dalszej procedurze tego przestępstwa pewnej osobie. Także nie, nie, nie. Zatrudnienie się konkurencji, aby zdobyć informacje. Też nie, dlatego że, no wiadomo, no, tak jakbym się miał zatrudnić w innym biurze po to, żeby wyciągnąć informacje, no jest to oczywiście nielegalne. Dla mnie są to krzywe ruchy, chamskie wręcz powiem ruchy, których ja bym nie stosował. Jest tutaj w tym wsiaka zgodza, że tutaj jest faktycznie są inne możliwości, jest wachlarz innych możliwości, aby pozyskać informacje o konkurencji, a na pewno nie w taki sposób, żeby się tam zatrudniać i wydobywać te informacje, bo konsekwencje przy tym, jakby to się wydało, faktycznie są mega ogromne, także nie. Ale są inne możliwości, żeby takie informacje pozyskać, tak, i w sposób taki, żeby być niezauważonym. Ja już prędzej bym się zgodził, tu może bym zamienił to, żeby zatrudnić się w firmie, aby wybadać, czy nasz figurant zdradza, bo na przykład też są zdrady takie, które się odbywają w firmach, tak, i na przykład nie na zewnątrz, bo one odbywają się w firmach, wewnątrz firmy, no i na przykład tam problem jest z tym, żeby prowadzić obserwacje, będąc wewnątrz, tak. No to wtedy bym się zgodził, że zatrudnienie w takiej firmie ma sens, tak, żeby pozyskać informacje dotyczące zdrady na przykład. To tak, wtedy tak, oczywiście. Bądź ewentualnie zatrudnienie, żeby sprawdzić osobę, czy jakiś pracownik nie sprzedaje informacji firmy, innej firmie. To też się z tym zgodzę i to jak najbardziej bym z chęcią przyjął. Bez żadnego ale. No i na tym koniec, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Nie będę czytał podsumowania, bo albo będę, ponieważ podsumowanie tego artykułu troszeczkę też mnie tak przeraża. Pisanie o tym, że detektyw, jeśli detektyw jakiś podejmie się tego typu działań, jest po prostu oszustem tak naprawdę, który chce od was wyłudzić tylko pieniądze. No mówiąc w skrócie, nie będę czytał całego tekstu. Naprawdę, jeżeli są detektywi, którzy zgodzą się z tym artykułem i takim wpisem, że jakby ktoś to przyjął, jest oszustem, to napiszcie w komentarzach, że nie mam racji i byście tego nie przyjęli, nie robicie w żaden sposób tego typu działań i tak dalej, bo byście czuli się oszustami, że od kogoś wyłudzacie, bo nie da się tego zrobić. Albo jesteście początkowymi detektywami na przykład i jeszcze potrzebujecie troszeczkę doświadczenia, albo nie macie totalnie patentu na to. No. Nie zgodzę się z opinią. Ja czytam różne artykuły i nie spotkałem się do tej pory z taką podsumą pod swoim własnym artykułem. Są pewne rzeczy z tego, chociażby z tych podpunktów tutaj, które zostały przez kolegę wymienione, są do wykonania albo po prostu nie są potrzebne
potrzebne jest wykonanie tych takich działań, a nie to, że nie ma takiej opcji, że nie oferujemy tego. Oczywiście nikt nie zaoferuje Wam, nikt nie napisze na swojej stronie coś wprost, że hakujemy komputery, tak, czy sprawdzamy stany konta, chociaż to chyba gdzieś widziałem. No ale tak trzeba w większości biur, no, tej takiej no, dużej większości biur jednak nie widziałem pozyskania danych z policji i systemów. No to byłaby brednia, tak? To jest brednia akurat i nie, no. Nawet jak macie super jakiegoś tam zaprzyjaźnionego policjanta, czy wujka, czy kogoś ten, to i tak to wyjdzie, to fakt, to wyjdzie prędzej czy później i tu możecie zrobić kuku niesamowite i sobie, i waszemu klientowi. To się z tym zgodzę. Ale jeżeli chodzi o taki CEPiK na przykład, no to już się z tym nie zgodzę. Jeżeli chodzi o PESEL, może jednak zamiast tylko siedzieć na przykład na obserwacji, to może jednak trzeba się troszeczkę podszkolić w temacie, jak, w jaki sposób można posklejać różne dane z różnych stron, żeby uzyskać pełną gamę informacji. Umówmy się, jest RODO, ok, dobra, ale tak naprawdę to można przez różne strony powyciągać różne dane i w sumie na sam finał wyjdą Wam wszystkie dane tej osoby. Tak, nasze dane są chronione. W bardzo łatwy sposób można wyciągnąć dane osoby, co wykonują przeróżne firmy, od których otrzymujecie oferty, reklam, pożyczek i tak dalej. Skąd myślicie, że oni wiedzą o Waszych danych osobowych i skąd myślicie, że wiedzą o tym, o Waszych mailach i tak dalej, na które dostajecie zresztą te oferty? Mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na kolejny odcinek. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, bo jest konkurs, drugi już zresztą, na 500 subskrypcji. Łapkę w górę oczywiście, jak się odcinki podają, czy dzwoneczek, aby być na bieżąco. A my się widzimy w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!